pozwolę sobie rozpocząć naszą konferencję naukową. Zacznę od przeprosin, ale choroby to są rzeczy nieprzewidywalne. Dwaj organizatorzy tej konferencji międzynarodowej, moi koledzy, współpracownicy, dr Tomasz Łabuszewski i dr Kazimierz Krajewski, którzy mieli prowadzić zresztą część obrad i którzy sami mieli występować z referatami, niestety będą nieobecni, są chorzy, jak powiedziałem. Postaram się przynajmniej w roli prowadzącego częściowo ich zastąpić. Ja nazywam się Jerzy Eisler, jestem dyrektorem oddziału Warszawskiego Instytutu Pamięci Narodowej i od razu chciałbym powitać najpierw wszystkich Państwa, ale przede wszystkim mojego szefa, pana prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, doktora Łukasza Kamińskiego, którego proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, przyłączam się do słów powitania. Cieszę się, że przyjęli Państwo nasze zaproszenie do udziału w tej konferencji. Dziękuję za wysiłek związany z przygotowaniem wystąpień. Temat dzisiejszej konferencji z jednej strony można powiedzieć odnosi się do przeszłości, ale jak doskonale wiemy, temat rozliczeń zarówno w kontekście niemieckiego nazizmu, czy w kontekście sowieckiego komunizmu wciąż nie jest zamknięty, także jest to też temat bardzo aktualny i wybiegający również w przyszłość. Życząc Państwu udanych, dobrych, inspirujących obrad, chciałbym jednocześnie życzyć nam wszystkim, aby dorobek tej konferencji mógł kiedyś w przyszłości posłużyć narodom Kuby, Korei Północnej, Chin, Wietnamu, Syrii, czyli tym, dla których kwestia rozliczenia z przeszłością totalitarną, z przeszłością dyktatury jest dopiero wyzwaniem, miejmy nadzieję, niedługiej i nieodległej przyszłości. Również chciałbym Państwa przeprosić, że nie będę uczestniczył w Państwa obradach, ale dzięki transmisji internetowej, późniejszemu zamieszczeniu całego nagrania w internecie, na pewno będę miał sposobność zapoznania się z Państwa wystąpieniami. Życzę udanych, dobrych obrad i dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję i jako prowadzący pierwszą część obrad chciałbym poprosić tutaj do prezydium osoby uczestniczące w pierwszej części, panią Kirsten Goetze, panią Jane Lencina, pana doktora Pawła Kosińskiego i kto jest czwartą osobą, bo nie widzę. Panią Darię Czarnecką, przepraszam, bardzo proszę. Proszę Państwa, rozpoczynamy pierwszą część naszej konferencji. Część ta nazywa się Kontekst niemiecki, dotyczy rozliczeń w Niemczech z III Rzeszą, z narodowym socjalizmem. No, myślę, że też pojawią się tego typu kwestie, które co prawda bardziej wracają w publicystyce niż w historii. Czy powinno się używać kwantyfikatora Niemcy, czy modnego dzisiaj naziści? Ja od razu pozwolę sobie powiedzieć, że ja w publicznych wystąpieniach i w druku używam obu tych zbitek razem, żeby naziści nie byli sierotami bezpaństwowymi i pamiętam również o tym, że nie wszyscy Niemcy w latach 30. i 40. byli nazistami, zatem ten wielki ogólny narodowy kwantyfikator też nie jest precyzyjny. Ale nie będę tutaj Państwa, że tak powiem, w cudzysłowie zabawiał anegdotami, swoimi opiniami. Pozwolę sobie od razu przejść do programu. Jako pierwsza zabierze głos pani Kirsten Goetze. Będzie mówiła o właśnie cieniu dyktatury
nazistowskiej w niemieckim społeczeństwie i w wymiarze sprawiedliwości w powojennych Niemczech. Autorka referatu studiowała prawo i nowoczesną historię na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Jest więc z wykształcenia prawnikiem. Zajmuje się problematyką właśnie taką na styku historii i prawa, czyli to, co w Polsce praktykuje na przykład profesor Witold Kulesza, czyli odpowiedzialność sędziów, prokuratorów za działalność wymiaru sprawiedliwości. I oddaję pani doktor głos. Proszę bardzo. Okay, you can hear me all. Okay, thank you. Well, first of all, for the participants, I would like to say thank you. We are just in the beginning, and it's a big honor to be here and be invited and talk to you. I just want to say I'm also very proud to be invited here by the Institute, because I was working as a judge for the central office in Ludwigsburg, and so we have a very large or long-lasting relationship with the Institute here, and I really appreciate your work, and it was really an honor to be here today. So I would like to talk about the about justice in Germany, from beginning a little bit in the Weimar Republic, and having a view on this, what happened to German justice right after the war, because I think this is also we are dealing with it until today, so this is probably also for other countries interesting to see what kind of impact it has if the personal still lasting from these totalitarian areas until the democratic changes. So we have 20 minutes. But because I'm not a native speaker, and the translator asked me to read slowly, so I'm happy I'm not under so much pressure. Okay, for the historical understanding of the special role of law in the sense of a monopoly by lawyers of administration of justice, you have to keep in mind that the study of legal dogma and the terms of law over centuries has changed very little. This means that there is also little change in language and the system of thinking about law. All German law students stand for the same examination, and the curriculum is more or less the same as it was for the last 100 years. In view of these strong currents of stability, wouldn't we expect that the representatives of the juridical caste to be more or less immune to political change? Of course, lawyers have served rulers since antiquity for the maintenance and extension of their power. But did they not become more independent with the installation of the so-called administrative and bureaucratic state in the 19th century? The political system of Germany between 1871 and 1933 collapsed two times, at the transition from the Empire to the Weimar Republic and in the course of the legal revolution of the National Socialist Party. Although the latter occurred at a time of deep economical and social crisis, nevertheless, the bureaucratic base did not change. Taxes were paid, criminals were indicted, and civil quarrels were sent to the courts. But this picture is wrong. The last years of the Weimar Republic became particularly difficult for members of the juridical system, which had to fight a crisis of public confidence in its work. Critics to the left complained that the judicial system was anti-democratic, or at best, indifferent to the fate of the Republic and its values, but normally hostile. Right-wing critics, especially the Nazi Party, launched agitation campaigns against unpopular judges and prosecutors, that is, members of the judicial class would hold Nazis accountable for their actions. Traditionally, German justice was conservative, although very few lawyers actually joined the Nazi Party before 1933. And the Federation of German Judges, as the largest interest group, pursued two goals from its founding in 1909.
German justice has to be independent and apolitical. From this perspective, the juridical system survived all political crises during the last periods. That the judicial system became a loyal follower after the National Socialists came into power in 1933 was a consequence of the legal philosophy that all jurists were trained in. German legal thinking was defined by a positivistic view of law based on the principle of law is law. Under this definition of this concept, there could never be legal injustice per se. From that positive law secured by statute and authority takes precedence, even it is inherently unjust and inappropriate. The law knows no connection to higher level principles of the Constitution, nor to human rights or natural law. The conclusion might be, alongside the arbitrary power of Hitler and the police, the judicial system continued to function, at least at first, as it had in the Weimar Republic. Yet, like most areas of public life after Nazi rise to power in January 1933, the German system of justice underwent an alignment with Nazi goals, the so-called Gleichschaltung, and all professional associations involved with the administration of justice were merged into the National Social League of Law Guardians. Nazi discipline and indoctrination soon became part and parcel of a legal career. The Nazis required all law students to undergo Nazi indoctrination, while established jurists spent 6 weeks studying Nazi concepts like race and the community spirit of the nation. The schooling in Nazi concepts continued under the auspices of the League throughout the career. The legal discussion after 1933 was dominated by the struggle against the juridical terms of the 19th century. The main arguments were the law is Volksfremd, un-German, and is based on abstract Roman traditions. Those categories and ideas became the main and leading values for the legal ideas. Folk and community were based on integration and acceptance. Race had an integral function, but in cooperation with other principles, it became a strategy for exclusion and discrimination. And the Führer principle can be described as a dominant principle of structure for action in the Third Reich. Defining this principle briefly, we have to conclude that the term was used even during the Weimar era less in juridical than in political discourse. This was an effort to unite the political and social needs of the shattered nation by the Great War and to counter political instability and to reduce economic pressure. After coming to power, Hitler as a Führer represented the unity of identity between the leader and those who were led. In legal reality, the principle meant that judges had to find their decisions on the basis of a healthy folkish sentiment, gesundes Volksempfinden. Neither specific legal terminology nor juridical application of law to concrete cases could maintain the law. Only an exercise of justice representing a correct folkish national self-understanding could do this. That means, on the one hand, that judges could never be independent. They had to show at all times the willingness to defend and support the National Socialist State, and we can see this in all areas of legislation, for example, how courts utilize the Nuremberg race laws, the refraining of crimes and criminal offenses after the Reichskristallnacht in November 1933, and exclusion of SA, SS, Nazi Party members from ordinary civil or criminal judgments. Before the World War II, Hitler accepted court decisions with which he did not agree at the price for the cooperation of conservative jurists. But by the winter of 1941 and 1942, when it became clear that the war would be protracted, Hitler no longer tolerated lenient court sentences and demanded that judges impose death sentences as broadly as possible to protect the home front from rising criminality and defeatist provocateurs. In a speech before Parliament on April 26, 1942, Hitler harshly criticized the way the courts operated in Germany. He requested and got a resolution formally recognizing his right to remove judges at will. He declared he would use this power to make immediate action against every incorrect court decision and remove any judge from office who did not recognize the urgency of the hour. On August 20, 1942, Hitler appointed a radical Nazi Otto Tirak as Vice Minister of Justice, and on the same day as Tirak's appointment, Hitler appointed Roland Freisler to the presidency of the People's Court in Berlin. The appointments of Tirak and Freisler heralded the end of an independent judiciary in Nazi Germany.
Less than weeks, 6 weeks after his appointment as Rice Minister of Justice, Tirak issued the first in a series of so-called letters to be issued to all judges. These letters were actually official guidelines to be used in sentencing. The letters presented the position of the state on political questions and on the legal interpretation of Nazi laws, especially on the imposition of the death sentence. In practice, these letters tended to compel judges who were under constant threat of removal to decide cases according to the examples of the letter, in the letters. After his appointment, Freisler transformed the People's Court in an instrument of mass terror. He considered the court to be the mechanism for the continuous self-purge of German people, a perpetual revolutionary mechanism, and presided over the trials of all important cases, especially concerning attacks on the Führer and defeatism. In the pre-war period, 1942 to 1939, there were 72 death sentences. Between 1941 and 1945, the People's Court sentenced more than 5,000 people to death. This radicalization is also reflected in the civil courts. Between 1940, civil judges sentenced about 10,000 people to death. Between 1941 and 1945, about 15,000. The uncertainty and the lack of any normative binding under the law in Nazi Germany was particularly evident in the area of international law. The need for adjustment was especially great in this area, and it arose especially from the uncertainty about future political development. In principle, the interests of the National Socialist community would have absolute priority before all other legal, moral, or ethical considerations, or the inviolability of the law. And here, in particular, the principle pacta sunt servanda would thereafter be recognized only if it agreed with the interests of the German community. Hitler's decree of March 16, 1939, the remainder of Czechoslovakia into the protectorate of Bohemia and Moravia, incorporated in the Greater German Reich. Karl Schmidt, a Nazi Party member, jurist, and political thinker, declared a few days later, "Today, a powerful empire was created. The action of the leader has lent political reality, historical truth, and a great international legal future to the idea of our Reich." Schmidt defines the concept of the Reich, which would replace the state as a greater ordered area ruled as a result of certain worldview ideas and principles whose guarantor and guardian is a folk, a people which feels itself grown up to this task. In terms of the actual implementation of this imperial jurisdictional and special image following the beginning of World War II and the occupation of large parts of Europe, that signified the supremacy of a great power meant that only that state law is applied with the Reich and the areas it controlled free of international law. Only relations with other great powers of state does international law apply at all. What rights a nation received within the greater order territory was to be determined solely by the ruling power. Karl Schmidt's formulation was groundbreaking. Possibilities for development, advancements, commerce, and protections are granted a certain life reality by the esteem given to every people as one, according to kind, origin, and blood and soil. This formulation neatly excluded the Jews, Poles, and other so-called Untermenschen as a matter of course. Regarding East and Central Europe, he continued, rejections of all assimilation, absorption, and melting pot ideals, protective laws for the ethnic group living there, that's the political idea. This is the meaning of an international legal greater ordered space. The idea of the greater space corresponded thus to that of a colonial empire in which, at most, only administrative competence ceded to the colonies. After the end of the campaign in Poland and the complete occupation of Polish national territory by the Wehrmacht, agreement existed among German lawyers that the Polish state had ceased to exist on 1 September 1939 or at the latest no later than the surrender of Warsaw in October 1939 by de Bellatio. The exercise of German jurisdiction was thus not an occupatio bellica, but a separate assumption of this area, the so-called government general under long-term German civil administration. The affiliation of the government general was unclear as a formal letter legal matter. Polish administration and Polish law were under German oversight. The government general was then legally a type of colonial administration with administrative autonomy but without international characteristics. In the government general, German jurisdiction was introduced alongside Polish jurisdiction.
because Poles and Germans were completely separated in Poland, no German jurisdiction existed if German interests were not affected by case. The Polish court system was subordinated to the German one and granted only minimal rights to the Polish population. Legal protection for the population was at best inadequate. There were no legal protection at all against extrajudicial measures by the SS, police and Wehrmacht. Members of German occupation authorities were under the jurisdiction of the German occupation, and the German judiciary claimed responsibility in all matters in which German nationals were involved. The supervision of the Polish judiciary was the principal means used to ensure the interest of the German community. Polish jurisdiction was stripped of all important responsibilities and subordinated to the German system, so control was ensured continually. Although Polish law and Polish jurisdiction remained intact, the jurisdiction of the Polish courts was most restricted in criminal cases, which were generally handled by German courts. In the later years of the war, an increasing number of minor criminal cases were passed to the Polish judiciary in order to relieve the caseload on German authorities. Polish jurisdiction remained effective for all civil litigations between Poles and Jews among themselves. On the whole, supervision of the Polish judiciary was not efficient. The case burden on the judicial authorities, the shortage of staff and language difficulties made it impossible for the law to review Polish ruling in any significant measure. German administration and justice in the government general consisted of relatively few people. The Reich Ministry of Justice had planned 572 official posts there in 1941, a total of 675 in 1942, and in 1943, only 345 permanent posts were planned. Top Justice Ministry officials wanted to insert politically convinced and physically capable young Nazis who were able to work independently and prudently. These transfers were not to be final, but of limited time. However, the measures for recruitment of German jurists were by no means successful. The above-mentioned number of posts was actually never fully filled. Only relatively few officials had the desire for a permanent transfer to the new areas. Nevertheless, the Justice Administration was unwilling to take every applicant without reservation and naturally tried to shove unpleasant employees off to the east. As a result, Westminister of the Interior, Frick himself, had to get involved when he received a delegation of delinquent officials. For the civil servants, it would be unbearable to know that a portion of those officials employed in the East is not morally impeccable as if transferred there for disciplinary reasons, and thus those civil servants carry a lasting fault. The personal posture of those judges who were actually transferred to the East may be seen only partially in their personal files as just part of a comprehensive picture of these heralds of German law, as the judges and prosecutors were called. Some tried to return to Germany immediately after their assignment to the East. According to post-war information, as a rule, you have to keep in mind that their assignment that this was in connection with the application for reinstatement in the justice system after the war, and to give the appearance of indifference. They consistently indicated that they feared career consequences of a refusal to serve in the East, and often they were at the time of the transfer the most recently hired and unmarried, so one might expect them to be mostly likely candidates for transfers to the East. Even if the officials concerned were expressing resistance, or at least indifference after 1942 towards the everyday occupation policies and the government general, the German jurisdiction played a significant role in the violent life of occupation. The Nazi leadership expected that the assigned judicial personnel would fully support the process of extraction and isolation of the Polish population by means of the existing laws. The German special courts were responsible for prosecution or violation of anti-Jewish laws that were passed in 1940 against the Jewish population. I will leave this out and go to the very end and say between 40 and 50,000 executions, but the highest number is about 80,000 executions within all territories. After 1945, with its proclamation number one, the Supreme Commander of Allied Forces in Europe ordered that all German courts within the occupied territory are closed until further notice.
Allied troops exercised criminal justice temporarily themselves, but the Allies did not have the personnel to create its own judicial system in the circumstances, particularly in the face of rising crime after the end of hostilities. In June 1945, the district and state courts reopened. However, the Allies did not want to utilize the former staff and arranged for the purposes of the reorganization of the German judiciary all former members of the Nazi party who had direct roles in the Nazi criminal methods on the regime be removed from office as a judge or a prosecutor. But, however, because between 90% and 100% of all judges and state prosecutors had belonged to the NSDAP or one of, of its organizations, the consistent implementation of this law would have resulted in the shutdown of the entire judicial administration. After some half-hearted concessions from the Allies, the system still could not meet staffing requirements, so the two sides agreed on a piggyback method. For every judge rejected for continued service, one would be accepted. And then they said that they will accept everyone who passed the denazification system. But this means that everybody was accepted at least. Just as at the very end, I would just say that that the post-war German justice itself tried 5,866 cases of violent Nazi socialist crimes after the war of minor relevance before prosecution abruptly fizzled out in the early 1950s and representatives of its own professional group were not among those. Thank you. Bardzo, bardzo dziękuję pani Kirsten Goetze za jej wystąpienie. Rozumiem, że w wersji pisanej, znaczy ja nie rozumiem, ja wiem, bo ja widziałem, że w wersji pisanej referat jest znacznie dłuższy, znacznie obszerniejszy. Pani tutaj tylko fragment swoich przemyśleń, swoich badań zaprezentowała. Teraz będziemy świadkami pewnej metamorfozy, albowiem główny organizator tej konferencji, dr Patryk Pleskot, wcieli się za chwilę w panią Jane Lenzina. To jest osoba, która ma bardzo szerokie zainteresowania, ale myślę, że dla nas tutaj to, że jest niezależną badaczką rosyjską, czy może właściwsze byłoby w Rosji, jest to, że jest także związana z organizacjami międzynarodowymi, bądź takimi jak Amnesty International, czy z rosyjskim memoriałem, z Instytutem Andrzeja Sacharowa, z placówkami, które są jakby znane z racji właśnie rzetelności, uczciwości, dobrej woli w badaniach nad historią. Jane Lenzina napisała, przygotowała rozprawę doktorską na temat zmian w polityce kulturalnej w państwach podtotalitarnych na przykładzie zachodnich Niemiec po II wojnie światowej i Rosji w czasach współczesnych, po rozpadzie Związku Radzieckiego. No myślę, że jest to zadanie karkołomne. Bardzo chętnie bym taką pracę przeczytał. Dziś rozumiem, że skrót referatu zaprezentuje, jak powiedziałem, dr Patryk Pleskot. Tytuł referatu jest dość długi, więc go pozwolę sobie tutaj odczytać. Rozliczenia z nazistowską przeszłością w zachodnich Niemczech. Refleksje nad źródłami ciągłości i zmiany w powojennej pamięci zbiorowej. Dodam jeszcze, że Jane Lenzina prowadziła swoje badania nie tylko w Rosji, ale także w Niemczech. Była również stypendystką Uniwersytetu Harvardzkiego w Stanach Zjednoczonych. Proszę bardzo. W momencie,
punkcie, w którym pani Jane Lezina składała swoje zgłoszenie, pracowała w Niemczech i nie było tutaj problemu z przyjazdem, natomiast w tym roku wróciła do Moskwy i po prostu nie zdążyła załatwić spraw związanych z wizą, za co bardzo prosiła mnie, żebym przeprosił, ale przesłała też właśnie swój referat, tak więc w jakiejś części będzie tu z nami duchem i słowem obecna, tak więc pozwolę sobie fragmenty obszerne tego referatu w języku angielskim odczytać. No i zaczynam. In the decades following the end of the World War II, the Federal Republic of Germany has seen a remarkable turnabout in the collective memory of the Third Reich, marked by the reinvention of the Holocaust and war remembrances and the revaluation of the meaning of victimhood. As a result, the memory of the Nazi totalitarian regime and its crimes gradually moved to the center of the West German identity, eventually becoming the dominant part of the whole design of the collective historical discourse. The German public sphere, in fact, became not simply more inclusive of the Holocaust and war victims, but dominated by them. There were several factors determining the change in the official narratives of the past and the emergence of critical historical culture in post-war West Germany. The first point, official memory contested. To begin with, as a result of military defeat, total surrender and transition under the control of the Allied occupation authorities, German society suffered the strongest complex of national defeat, political, economic, social and personal. The overwhelming majority of the population regarded the end of the war not as a liberation from the Nazi rule, but as a national catastrophe, a terrible tragedy of the state destruction. The surveys conducted by the Office of Military Government in the American zone of occupation showed that the number of Germans who believed Nazism to be good, but badly carried out idea, increased from 47% to 55% in the period between 45 and 1948. At the same time, the share of respondents thinking it a bad idea dropped from 41% to about 30%. Additionally, 18% of Germans were convinced that only a government with a dictator is able to create a strong nation. 37% denied that extermination of the Jews and Poles and other non-Aryans was not necessary for the security of Germans. 52% of the respondents agreed that territories of Danzig, Sudetenland, and parts of Austria should be returned to Germany. 39% held anti-Semitic views. 33% were convinced that the Jews should not have the same rights as the other citizens. And 48% believed some races more fit to rule than others. The surveys after the war, so it's quite significant. If the German conservative elites, politically represented by the Christian Democratic Conservative Coalition, sought to protect and preserve the integrity of the national ideal, insisted on destigmatization of the German identity and on overcoming the curse of the past as quickly as possible, the proponents of the alternative view, above all left liberal intellectuals and political activists close to the social democratic and free democratic parties, on the contrary, considered the German national identity irreparably spoiled, called for the purification of national ideals and values, offering instead the concept of post-national identity based on respect for universal values and norms. If conservatives placed responsibility for the Third Reich only on Führer and his inner circle, who usurped power and thus interrupted the normal course of German history, their opponents viewed National Socialism as a fruit of previous policy of the German state. While left-wing liberals used to focus on the victims of the Third Reich and to engage
with the problem of bystanders and perpetrators for the final solution, the conservative mindset generally either equated all victims within all victims together paradigm, or ignored the suffering of anyone except for German people. Left liberal intellectuals and politicians, by contrast, tried to draw attention not to the German suffering, but to the real victims of the Nazi regimes, Jews, gypsies, mentally disabled, etc. Condemned the massive return to public life of the former Nazis, urged not to leave the past behind in order to avoid its repetition. Initially, such critical reprisal of the past was a predominantly intellectual preoccupation. The first makers of the critical and self-conscious identity were West German intellectuals, social philosophers, educators, film directors, and writers. Just to mention the well-known Group 47, the Association of German-Speaking Writers, established in 1947 to confront the experience of Nazism and World War II. In the subsequent period of the 70s and 80s, marked by the mass popularity of the history of everyday life, Alltagsgeschichte, the population as a whole, and not just intellectuals of their subgroups, became gradually involved in the process of confrontation with the Nazi past. High interest of the history of everyday life, both inside and outside academia, produced a wave of publications that unveiled the truth about life in the Third Reich to the groups having no personal memories of this period. Since 1973, young people around Germany have been actively involved in the annual historical school competitions, as well as in educational projects organized by the memorial centers at the former concentration camps. One of the dominant factors of working through the past in West Germany was thus an emergence of and subsequent expansion of a critical public sphere where leading West German intellectuals were constantly involved in rationalizing the German national past and reassessing German national identity. The official narratives of the past were gradually changed through processes that involved a variety of actors, including intellectual and artistic groups, but also civic society actors, activists on the left and on the right, religious groups, academics, teachers, artists, journalists. A gradual shift in social values and the pattern of post-war German memorization became primarily a result of an active confrontation and interaction between different communities of memory. In this way, the recognition of liability for crimes was increasingly integrated into official political discourse. The symbolic turn in this regard occurred in December 1970, when the first Social Democratic Chancellor, Willy Brandt, knelt in front of the monument to the heroes of the Warsaw Ghetto as an act of responsibility, acceptance of, and state apology. The second point, transformation of values and identity, introduction of new symbols. The second factor conducive to the change in the official narratives of the past was the transformation of social values and of collective identification patterns that got manifested in the introduction and sustaining of new symbols. Here the symbolic significance of a concentration camp should be singled out. A concentration camp may be viewed as the quintessential expression of a totalitarian rule which determines its relevance and importance also as a cultural symbol. The transformation of values in post-war West Germany got manifested in the gradual acceptance of responsibility for the crimes of the Nazi regime and reinvention of the values of human life and human dignity. The growing understanding of the homicidal nature of the concentration camp's universe turned it to one of the most important public symbols, called to guarantee that the state-sponsored terror system would never re-emerge in the future. Since the mid-1960s, many former Nazi concentration camps have been turned into the sites of memory and learning as the Holocaust Memorial
and documentation centers were erected within their grounds. Quite early in the press began to appear memoirs of former concentration camp inmates, as well as works systematizing their experience. Trials of the 60s and 70s over the former Nazi concentration camps officials made the German public confront the criminal nature of the Third Reich. Due to the legal confrontation with the Nazi past and witnesses' accounts appearing in courts and in memoirs, the figure of the Holocaust survival as a person who can bear witness of what had actually happened acquired social significance and was gradually turned into one of the most important symbolic figures. Together with the camp theme, the theme of the camp's witness and survival gradually became dominant in the literature and in social science research. I will skip some parts due to the time limits. Through emergence of the symbolic figure of the prosecutor or crime executioner can be indeed dated back to the 90s. The development of this discourse was considerably impacted by the trials over the Nazi war criminals in the 60s. Primarily in 1961 trial in Jerusalem over one of the chief architects of the Holocaust, SS Obersturmbannführer Adolf Eichmann. And in mid-60s, Frankfurt Auschwitz trials to the former Auschwitz-Birkenau extermination camps mid to lower level officials for their roles in the Holocaust. These trials, in turn, significantly changed the situation in the West courts. Whereas until the late 50s, the majority of trials, 43%, dealt with homicidal crimes committed by Germans on Germans during the final months and weeks of the war, and only 15% had involved mass extermination crimes, from 66 onwards, the latter category came to form the subject of nearly 60% of the trials. The nationality of the victims involved in these cases also shifted dramatically from mainly German, 62% until 66, to predominantly non-German, 86%. The percentage of trials concerning crimes against Jewish victims rose from 29% to 76%. A similar shift took place in relation to crime locations. Whereas until 66, 72% of sites were situated in Germany, after 66, the percentage of foreign locations rose to 83%, including those in Poland, 41%, and in ex-USSR, 31%. In the 70s and 80s, new publications on the death squads, death camps, and the war of extermination on the Eastern Front considerably advanced the German historiography of the Holocaust. In the following decades, German and foreign historians have increasingly turned to the psychological aspect of crime, showing that participation in the mass murder was widespread, generally willful, and that perpetrators were quite normal people. The hidden menace of the banality of evil has turned perpetrator research into one of the prevailing social study areas in Germany until these days. Most thoroughly, the perpetration theme was worked over in the context of the groundbreaking 1995 exhibition War of Annihilation, Crimes of the Wehrmacht, 1941 to 1944, and its updated versions. The exhibition, produced by the Hamburg Institute for Social Research, challenged the established view of the unblemished German army, providing evidence that the Wehrmacht was involved in planning and implementing a war of annihilation against Jews, POWs, and the civilian population. It is also vividly showed that criminality was a cohesive element of the Third Reich, linking political leadership, bureaucracy, the SS, the army, and the ordinary German soldiers and reservists. Together with other important public endeavors, such as the Berlin-based House of the Wannsee Conference Memorial Center and the Topography of Terror project, the exhibition considerably advanced the perpetrator research in Germany and abroad. And the conclusion.
Among the major sources of change of the West German settlement with the Nazi past were a gradual expansion of the public sphere, diversification of memory narratives, and emergence of alternative versions of memory and interpretations of the past in the post-war period. Change in the official narratives of the German repressive past was also due to the transformation of social values and the basis of collective identification that manifested in the introduction and sustaining of new symbols, such as the Holocaust survival, the concentration camp, and later the figure of the crimes executioner. Finally, the cultural change was brought about and further sustained through the institutionalization of the new collective memory discourses in such institutions of cultural transmission as schools and universities, mass media, museums, memorial sites, etc. Initiated by the Western allies, the process of working through the traumatic past was substantially expanded by the West German society, seeking for the means of dealing with the former injustice, alleviating the suffering of the victims, minimizing the possibility of repetition of what had happened, comprehending the causes of the committed crimes and documenting them. The process of working through the past has subsequently become the essential part of national and cultural identity of contemporary Germans. Although the West German memory discourse was and at times remained relentlessly polarized, it is precisely this polarization and resulting struggle for memory that became a productive basis for changing the German collective memory and political culture. The struggle of different generations and different groups of intellectual elites for renewal of the nation culture, on the one hand, and the struggle for its preservation, protection, normalization, and destigmatization of the other, has been productive for both the transformation of national political culture and for the formation of a stable political system in the post-war period. It should be mentioned in conclusion that the West Germany's experience of working through the Nazi past considerably impacted the post-unification efforts of settling with the East German communist regime and coming to terms with the CED dictatorship. The set of transitional justice measures implemented in unified Germany in order to redress the legacies of human rights abuses and to strengthen democratic institutions included several important political and legal steps designed to prevent social and cultural reproduction of this previous social order. The most important among them were lustration efforts of screening the public sector and opening of the archives of the Communist Ministry for State Security. And that's my final point. That's all. Bardzo dziękuję. Nie wiem, komu bardziej dziękować, czy autorce za napisanie referatu, czy Patrykowi Pleskotowi za jego odczytanie. Ale proszę przyjąć dla siebie i dla autorki podziękowania. Poza tym bardzo mi się podobało, poza wszystkim, czasowe, że tak powiem, wybranie, no bo rozumiem, że całość jest zdecydowanie... No, tak jest. Ponieważ nie pojawiła się, jak rozumiem, ciągle jeszcze autorka czwartego referatu w pierwszej części, pani Daria Czarnecka, to jako ostatni w tej części głos zabierze mój kolega z oddziału Warszawskiego Instytutu Pamięci Narodowej, dr Paweł Kosiński, który będzie mówił o recepcji procesów norymberskich w niemieckim społeczeństwie. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przyswajanie dorobku procesów norymberskich w społeczeństwie niemieckim trwa już niemal 70 lat i nie można powiedzieć, żeby się skończyło, bo jest to proces ciągły. On był nieco odmienny w różnych okresach historycznych, kształtował się różnie w zależności od miejsca, ale jest to w każdym razie proces ciągle trwający. W latach 1945-49 przeprowadzono 13 tak zwanych procesów norymberskich wytoczonych przeciwko niektórym prominentnym funkcjonariuszom Rzeszy Niemieckiej, oskarżonym o popełnienie 4 rodzajów zbrodni: uczestnictwa w spisku w celu popełnienia zbrodni międzynarodowych, zbrodni przeciw pokojowi, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w okresie rządów hitlerowskich. Jedynie proces głównych zbrodniarzy wojennych, trwający od 20 listopada 1945 roku do 1 października 1946 roku, toczył się przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym, gdzie sędziami i oskarżycielami byli przedstawiciele 4 wielkich mocarstw: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Związku Radzieckiego i Francji. 12 tak zwanych procesów następczych, proces lekarzy, proces marszałka polnego Ericha Milcha, proces prawników, proces funkcjonariuszy Głównego Urzędu Gospodarki i Administracji SS, proces Friedricha Flicka i kierowników jego koncernu, kierowników koncernu IG Farben, proces generałów dowodzących na froncie południowym, czyli na Bałkanach, proces funkcjonariuszy Głównego Urzędu Rasy i Osadnictwa SS, proces generała SS Ottona Ollendorfa i innych dowódców grup operacyjnych SS i policji, proces Alfreda Kruppa i urzędników jego koncernu, proces wyższych urzędników ministerstw i proces oficerów Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu, czyli w skrócie OKW. Wszystkie one odbyły się wyłącznie przed amerykańskimi trybunałami wojskowymi i trwały od grudnia 1946 roku do kwietnia 1949 roku. Wszystkie te procesy miały swoje źródło w 10. proklamacji Sojuszniczej Rady Kontroli Niemiec 20 grudnia 1945 roku, ale nie przypadkiem były prowadzone tylko przez prawników amerykańskich. To było spowodowane rosnącymi już wówczas rozbieżnościami w gronie wielkich mocarstw okupujących terytorium Niemiec w związku z rozpoczęciem zimnej wojny. Łącznie w procesach norymberskich zarzuty postawiono 209 osobom. Przy czym po raz pierwszy zastosowano wówczas zasadę odpowiedzialności karnej mężów stanu za zbrodnie międzynarodowe. Wcześniej takie osoby właściwie były wyłączone z jakichkolwiek procesów, bo posiadały immunitet jako właśnie przywódcy polityczni państw. Poza tym postawiono przed sądem 8 organizacji i grup, takich jak Rząd Rzeszy, Kierownictwo Polityczne NSDAP, SS, SD, Gestapo, SA, Sztab Generalny i Naczelne Dowództwo Wehrmachtu. W sumie osądzono 198 oskarżonych. To jest mniej niż te 209 osób, którym postawiono zarzuty, ponieważ jeden z oskarżonych, Ernst Kaltenbrunner, zaginął. 5 popełniło samobójstwo, zanim zostali postawieni przed sądem. 5 uznano za niezdolnych do udziału w procesach. Wyrokiem Międzynarodowego Trybunału skazano na karę śmierci 12 oskarżonych, na karę dożywotniego więzienia 3, na okresowe kary więzienia 4. Uniewinniono przy sprzeciwie radzieckiego sędziego 3 oskarżonych. Za organizacje zbrodnicze uznano SS, SD, Gestapo i kierownictwo NSDAP. Przy czym radziecki sędzia był za uznaniem za zbrodnicze również pozostałych organizacji postawionych przed Międzynarodowym Trybunałem.
W 12 procesach następczych na karę śmierci skazano 25 osób, spośród nich 12 stracono, 11 zamieniono najwyższy wymiar kary na więzienie, a jedną wydano Belgii, gdzie zmarła. Na dożywotnie więzienie 19 osób, na terminowe kary więzienia 98 osób, a 35 osób uniewinniono. Spośród skazanych na śmierć w tym głównym procesie wyroki wykonano na wszystkich, poza Hermanem Göringiem, który zdążył popełnić samobójstwo w celi. Nie jest łatwo ocenić, w jaki sposób i na ile Norymberga była pouczająca dla społeczeństwa niemieckiego. Utrudnieniem w przyswojeniu jej dorobku były różne przeszkody natury mentalnej i materialnej. Z jednej strony było to tendencyjne zrównanie zbrodni narodowo-socjalistycznych i zbrodni wojennych, które niestety popełniali również członkowie mocarstw alianckich. Chociaż Trybunał Federalny Republiki Federalnej Niemiec na początku lat 50. wyjaśnił, że istotą zbrodni narodowo-socjalistycznych był brak poszanowania istoty ludzkiej, jednak początkowo ta wykładnia pozostała jakby niezauważona. Jeszcze podczas drugiej debaty na temat przedawnienia zbrodni, a więc na wiosnę 65 roku, poseł SPD Adolf Arndt wskazywał, że zbrodnie wojenne są, cytuję, wynaturzeniami działań wojennych. Lecz, tutaj znowu cytat, wymordowanie chorych psychicznie oraz Żydów było zbrodniczą akcją na zimno zaplanowaną przy użyciu całej machiny państwowej. Na wiosnę 67 roku federalny minister sprawiedliwości Gustav Heinemann, również socjaldemokrata, czuł się w obowiązku zwrócić uwagę najwyższych urzędów federalnych, aby rozróżniały zbrodnie wojenne od zbrodni narodowo-socjalistycznych. A w latach 70. Sebastian Hafner w swojej popularnej książce o Hitlerze kolejny raz przypominał, że było błędem mocarstw zwycięskich wrzucenie do jednego garnka masowych zbrodni Hitlera i zbrodni wojennych, co prowadziło do zobojętnienia opinii publicznej w Niemczech. Z drugiej strony, na przeszkodzie trwałemu oddziaływaniu procesów norymberskich stało poczucie Niemców, jakoby pierwotne rozróżnienie na nas, czyli zwykłych ludzi, i ich, czyli hitlerowców, członków NSDAP, funkcjonariuszy państwa, po wojnie miało zdejmować ciężar winy z większej części narodu. Linia podziału biegła między demonicznie przepotężnym Hitlerem oraz jego najbliższymi współpracownikami i dobrodusznymi, niecnie wykorzystanymi pozostałymi Niemcami. Członkowie elit III Rzeszy starali się uniknąć współodpowiedzialności przez akcentowanie neutralnie fachowego aspektu swojej działalności. Nawet wielu skazanych na śmierć w procesie grup operacyjnych SS i policji, czyli no, wyjątkowych zbrodniarzy, skorzystało z łagodzącej wymiar kary teorii pomocnictwa. Zmniejszające ciężar winy poczucie bycia ofiarą w dużej mierze wynikało również z klęski wojennej, denazyfikacji, zniszczeń i nędzy materialnej panującej w okupowanych Niemczech. Te przygnębiające doświadczenia sprawiały, że miliony Niemców uważały się same za prześladowanych i przegranych, upokorzonych i oszukanych. Jednym słowem za ofiary. Za takich uważali się powracający do domów jeńcy wojenni, osoby, które utraciły swój dobytek w wyniku bombardowań, uciekinierzy i wysiedleni, a nawet osoby stygmatyzowane przez współpracę z instytucjami systemu hitlerowskiego. Obraz ten wzmacniały nawet osoby prześladowane jeszcze niedawno przez reżim hitlerowski. Oto kilka znamiennych przykładów postaw reprezentantów świata polityki, aktywnych bezpośrednio po wojnie. Były poseł do Reichstagu i więzień obozu koncentracyjnego, członek Partii Socjaldemokratycznej, Paul Löbe, mówił jako marszałek senior na pierwszym posiedzeniu Bundestagu o podwójnym zniewoleniu narodu niemieckiego, który tak samo cierpiał pod butem własnego tyrana, jak i od alianckich działań wojennych przeciwko Niemcom. Nieco wcześniej pierwszy premier Szlezwiku-Holsztyna, Theodor Stelzer, tym razem przedstawiciel Hadecji,
członek Kręgu Skrzyżowej, czyli opozycji antyhitlerowskiej w okresie wojny, któremu niewiele brakowało do skazania na karę śmierci przez hitlerowski sąd ludowy, podczas uroczystości w Rendsburgu wyraził opinię, że w zasadzie cały naród niemiecki powinien zostać zaliczony do ofiar reżimu hitlerowskiego. Podobnie wyraził się poseł socjaldemokratyczny Carlo Schmidt, który w Tybindze na początku 1946 roku podczas uroczystości dla upamiętnienia wojskowych i cywilnych ofiar wojny mianem ofiar określił zarówno jeńców wojennych, jak i wypędzonych, a z drugiej strony również bojowników ruchu oporu i Żydów. Burmistrz Hamburga Max Brauer, też socjaldemokrata, który spędził okres wojny na emigracji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, podczas uroczystości odsłonięcia pomnika ku czci ofiar terroru hitlerowskiego w mieście, w którym pełnił funkcję burmistrza, stwierdził spontanicznie, że cały naród niemiecki był ofiarą Hitlera i jego demonicznych metod. Także we wschodnich Niemczech dominowała wprawdzie heroiczna, ale również samoświadomość ofiar. Mówiło się o milionach ofiar hitlerowskiego faszyzmu, co było jednak połączone z przypisaniem statusu ofiary faszyzmu jedynie antyfaszystowskim bojownikom. No, my tu w Polsce znamy nieco lepiej tę frazeologię. Antyfaszystowskim bojownikom walczącym przeciw narodowemu socjalizmowi. Historyczna doktryna NRD wyjaśniała przejęcie władzy przez hitlerowców przy pomocy tzw. formuły Dymitrowa, a więc politycznych machinacji szowinistycznej, imperialistycznej i agresywnej części niemieckiego kapitału finansowego. To krótki cytat. To właśnie ci ludzie mieli wraz z reżimem hitlerowskim stłumić w zarodku tlącą się od dawna w Niemczech proletariacką rewolucję i rozpocząć od dawna planowaną wojnę zaborczą przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Z tej perspektywy ofiarą państwa hitlerowskiego okazywali się być niemieccy robotnicy, gdyż rozbito ich organizacje, prześladowano ich politycznych reprezentantów, a w ogóle uwiedziono ich i wykorzystano przy pomocy, jak to określano, socjoimperialistycznych instrumentów. Wobec autokreacji wielu grup i ich własnych wizerunków nie jest zaskakujące, że nieco abstrakcyjny, chociaż druzgocący bilans kilkudziesięciu milionów zabitych w okresie istnienia III Rzeszy pierwotnie uniemożliwiał ukształtowanie indywidualnej wrażliwości w odniesieniu do pojęcia zbrodni przeciwko ludzkości. Od początku odrzucono winę zbiorową. Przez pewien czas mniej więcej połowa uczestników badań statystycznych, bezpośrednio po wojnie, rozróżniała między terrorystycznym systemem hitlerowskim i dobrymi ideami narodowo-socjalistycznymi. Pod tym pojęciem rozumiano panujące przed wojną stosunki społeczne i gospodarcze. Jeszcze w latach 50. okres ten określany jako epokę, w której Niemcom powodziło się najlepiej. Mimo to jedynie z trudem można stąd wywodzić, że większość Niemców miała poglądy nazistowskie. Okoliczności wskazują raczej na ich ograniczoną zdolność do politycznej i moralnej oceny praprzyczyn zbrodni hitlerowskich. W ten sposób na margines świadomości zbiorowej w pierwszym okresie po wojnie można było zepchnąć nawet tak spektakularne zagadnienie jak problem zbrodni popełnionych w największym obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Wczesne badania statystyczne ukazują, że znacząca większość ich uczestników postrzegała proces norymberski przeciw głównym zbrodniarzom hitlerowskim jako uczciwy, pouczający i potrzebny, a wydane wyroki jako umiarkowane. Zgodnie z tym około połowa przebadanych wydawała się gotowa do przyjęcia części odpowiedzialności za skutki dyktatury hitlerowskiej. Przy czym tyle samo respondentów uważało, że wystarczy ukarać tylko wyższych kierowników państwa hitlerowskiego. Jednak po zakończeniu norymberskich procesów następczych, czyli już w okresie, kiedy powstały dwa państwa niemieckie, doszło do drastycznej zmiany w wynikach badań.
Nie jest jasne, czy zmieniło się wówczas dotychczasowe pozytywne nastawienie do procesów, czy wyszło na jaw, że prawdziwe, delikatnie mówiąc, zdystansowane nastawienie do nich ukrywano wcześniej z obawy przed zaostrzoną denazyfikacją. W każdym razie w tym czasie już tylko 1/3 ankietowanych wyrażała pogląd, że procesy norymberskie były sprawiedliwe. Tyle samo przebadanych uważało, że wymierzone kary były zbyt wysokie. To wszystko rozgrywało się w czasach, kiedy społeczeństwo niemieckie coraz głośniej wołało o łaskę i wybaczenie. Nawet kościoły zajmujące miarodajne stanowisko w debacie o winie wspierały ruch abolicyjny. Już w 1948 roku Konferencja Biskupów Katolickich w Fuldzie uchwaliła rezolucję przeciw jeszcze niedokończonym procesom norymberskim. Rok później swoim prawnym wątpliwościom dał wyraz Ewangelicki Kościół Niemiec. A przecież obydwa kościoły od początku okupacji cieszyły się wielkim poważaniem zachodnich aliantów jako takie siły rzeczywiście nieskażone ideologią hitlerowską. List pasterski biskupów katolickich z sierpnia 1945 roku sławił opozycyjną postawę wielu katolików. Zawierał również wzmiankę o współwinie Niemców za zbrodnie popełnione w czasie wojny, ale nie było tam mowy o mordzie na Żydach. O zbrodniach na osobach pochodzenia żydowskiego pierwszy raz pojawiła się wzmianka na Mogunckim Zjeździe Katolików w 1948 roku. Słynne stuttgarckie wyznanie winy ewangelików wywołało ostry spór w łonie kościoła ewangelickiego z powodu słów właśnie poświęconych zamordowaniu europejskich Żydów. Dopiero w 1950 roku synod obradzujący w berlińskiej dzielnicy Weißensee pod wpływem zabiegów pastora Martina Niemüllera, wyjątkowej postaci ruchu antyhitlerowskiego jeszcze z okresu wojny, wydał tak zwane słowo o winie wobec Izraela. W procesach norymberskich do odpowiedzialności pociągnięto około 200 osób. Z powodu zbrodni wojennych przed sądami wojskowymi zachodnich stref okupacyjnych skazano w sumie około 5000 oskarżonych. Wyroki śmierci sędziowie wydali w około 800 przypadkach, lecz tylko około 500 wyroków wykonano. Liczby te zwiększą się, kiedy dodamy rozprawy przeprowadzone w radzieckiej strefie okupacyjnej i w późniejszej NRD. 13 tysięcy skazanych z powodu faszystowskich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Tym sposobem całkowita liczba ukaranych jawi się jako stosunkowo niewielka, nawet jeśli ją zestawić z szacunkową liczbą 500 000 ludzi, którzy niezależnie od pełnionej funkcji brali udział w ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej. Mimo to wieloletnia, niestrudzona praca edukacyjna w zakresie upowszechnienia wiedzy o procesach norymberskich w Niemczech przyczyniła się do wzmocnienia wrażliwości na sprawę zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. I takim wyjątkowo namacalnym przykładem jest aktywne włączenie się przez Republikę Federalną Niemiec do prac Międzynarodowego Trybunału Karnego, który właśnie w dzisiejszych czasach próbuje ścigać te najcięższe zbrodnie, również popełniane przez przywódców różnych państw. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. No, w ten sposób wyczerpaliśmy część referatów pierwszego panelu naszej konferencji i zapraszam Państwa do dyskusji, bo jak rozumiem, pani Daria Czarnecka nie dotarła. Także proszę bardzo. Prosimy się przedstawić. To jest Tomasz Szczepański, Muzeum Wojska Polskiego. Pytanie do pani Goetze. Na ile, znaczy interesuje mnie polityczny wymiar przemiany kulturowej w Niemczech na tle osądzenia zbrodni hitlerowskich. Na ile chodziło o prawdę historyczną, a na ile o taką rewizję kultury niemieckiej, która dawałaby przewagę kulturową
lewicy liberalnej. To, co konserwatywni historycy niemieccy nazywają Auschwitz-Keule, maczuga Auschwitz. To znaczy, że cała kultura, można powiedzieć, nielewicowa i nieliberalna jest krytykowana jako źródło nazizmu, co jest oczywistym fałszem, ale co ma polityczny wymiar. Więc pytanie moje do pani jest takie, na ile w tych dyskusjach chodziło o prawdę, a na ile o kulturową władzę dla liberalnej lewicy. I tylko uwaga do pana doktora Kosińskiego, to jest pytanie i uwaga, czy powinniśmy używać określenia faszystowski dla niemieckich zbrodni wojennych. Przecież faszyzm był we Włoszech. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z państwa następny? To może, żeby zachęcić, ja podzielę się tutaj swoimi uwagami. Może będę podły i złośliwy, ale zawsze bawi mnie, jak przenosi się współczesny język na minione epoki. Bardzo bym chciał zobaczyć film dziejący się na plantacji niewolników w Ameryce na początku, powiedzmy, XIX wieku, gdzie ów Tom i Bill byliby Afroamerykanami i tak o nich mówiliby potem faceci z Ku Klux Klan. To oczywiście bajka, to jest oczywiście nieprawdopodobne. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ nasza koleżanka z Moskwy użyła w odniesieniu do lat 60. określenia Holokaust. Można dać Nagrodę Nobla, każde pieniądze i nic się nie ryzykuje, jeśli znajdzie się książkę, artykuł z lat 60. lub wcześniejszy, gdzie występuje słowo Holokaust. Tragedia polega na tym, że pojęcie, które dzisiaj jest w obiegu, tak naprawdę wprowadził amerykański serial fabularny w końcu lat 70. Nigdy zresztą w Polsce nie pokazywany, w żadnej telewizji, choć mamy ich dzisiaj tyle. Mówienie o tym, że w latach 60. badania nad Holokaustem jest mniej więcej tak samo, przepraszam, zabawne, to jest straszne, bo mówimy o rzeczach koszmarnych, a nie zabawnych, jak mówienie o Afroamerykanach na plantacjach na południu Stanów Zjednoczonych w XIX wieku. To może drobiazg, ale jesteśmy naukowcami, historykami. Jeśli nie my, jeśli nie na naukowych konferencjach, to kto ma ten publicystyczny śmietnik sprzątać i porządkować? Zresztą dla mnie takim absolutnym rekordem świata pod tym względem jest znakomity polski film Ostatni etap o obozie koncentracyjnym. Film powstał w roku 1948, czyli, że tak powiem, tuż po wojnie. Nakręciła go Wanda Jakubowska, więźniarka. A jak w tym filmie SS-mani zwracają się do więźniarek? Cały czas proszę pani, proszę pana. No chciałbym zobaczyć obóz koncentracyjny, w którym SS-mani i kapo zwracają się do więźniów per pan, pani. To szczególnie elegancko byłoby po angielsku sir. Po prostu jest to taka poprawność polityczna, gdzie formy, którymi się posługiwali owi niemieccy oprawcy nazistowscy, zostały tutaj właśnie z takich powodów chyba kulturowych, bo przecież nie sądzę, by w 1947 czy 1948 roku ktoś w Polsce aż tak antycypował poprawność polityczną. Do tego, co mówił Paweł Kosiński, mnie tak naprawdę zafascynowała, zainteresowała jedna kwestia. Oczywiście o tym moglibyśmy do rana dyskutować i pewnie nikt nikogo by nie przekonał. Mianowicie, czy w ogóle jest możliwe rozdzielenie zbrodni wojennych i zbrodni nazistowskich? Czy alianccy piloci na spadochronach po strąceniu samolotów, zabijani w powietrzu przez lotników Luftwaffe, to zbrodnia nazistowska czy wojenna? Czy alianccy marynarze na tratwach ratunkowych i w szalupach, ostrzeliwani przez uboty po wynurzeniu się na powierzchnię,
to zbrodnia nazistowska czy wojenna. A egzekucja alianckich, celowo mówię o zachodnich, nie mówię o Związku Radzieckim, bo to inna sytuacja. Tutaj obie strony traktowały się w sposób, który nie miał prawie nic wspólnego z konwencjami, ale mówię o alianckich, zachodnich jeńcach wojennych. Rozstrzeliwanie jeńców brytyjskich, amerykańskich, francuskich to zbrodnia nazistowska czy zbrodnia wojenna? A teraz odwrócę to. Kilka miesięcy temu wszedł na ekrany kin w Polsce znakomity, wstrząsający film. Myślę, że większość Polaków obecnych tu w sali obejrzała go. Dokumentalny film Powstanie Warszawskie, komputerowo pokolorowany i wzbogacony o dźwięk. Słychać strzały, sypiące się szkło, jęki rannych, rozmowy i tak dalej, i tak dalej. I w tym filmie jest jedna scena, to jest kilkanaście sekund trwa, kiedy ranny niemiecki żołnierz, a widać to, bo film jest pokolorowany, więc cały jest we krwi, leżąc zostaje dobity przez partyzantów, powstańców warszawskich. Myślę, że wielu ludzi nawet tej sceny mogło nie zauważyć, że ta scena mogła jakby ujść uwadze, bo tak bardzo nie mieści się w naszym stereotypowym ujęciu naszych narodowych bohaterów, no, którzy nie strzelają do rannych, leżących na ziemi bezbronnych ludzi, no bo to jest morderstwo, zawsze. Ale w pewnych środowiskach ta scena wywołała, no, użyję eufemizmu, ożywienie. Pojawiły się głosy, że to jest kalanie własnego gniazda, że po co to pokazywać, że przecież tak się mogło zdarzyć, ale to wyjątkowo, to zupełnie przypadkowo, no prawie że nieistotne. No to oczywiście nie była zbrodnia nazistowska, ale czy to była zbrodnia wojenna? Mnie się bardzo podobało to, co pan Paweł mówił właśnie o tym, że, zresztą powiedział pan to bardzo wyraźnie, nie wiem, czy to były pańskie słowa, czy cytowane, że zbrodni wojennych dopuszczali się także sojusznicy. To musiało minąć pół wieku, żeby w Szeregowcu Ryanie Steven Spielberg po raz pierwszy pokazał niemieckich żołnierzy bez broni, z rękami w górze, na wale atlantyckim, nad wybrzeżem normandzkim, do których na chłodno, na spokojnie amerykańscy komandosi strzelają, zabijając ich z zimną krwią. Do tego trzeba było dojrzeć, ale my wiemy, że tak naprawdę było w czerwcu 1944 roku. W najdłuższym dniu Daryla Canuka z 1961 roku takich kadrów nie ma. Jeśli strzelają do poddających się bezbronnych żołnierzy na filmach wojennych, ktokolwiek, to strzelają zawsze niemieccy żołnierze, nieważne, przeważnie z SS, ale także z Wehrmachtu, do żołnierzy amerykańskich, brytyjskich, polskich, radzieckich, różnych. Myślę, że to dla nas historyków też jest miejsce, by o takich rzeczach również rozmawiać, bo przecież, nie oszukujmy się, nie nasze konferencje naukowe kształtują świadomość naszych społeczeństw. No już nie chcę mówić o milionach, ale tysięcy światłych ludzi, ale właśnie filmy popularne, książki, kolorowe dodatki do gazet. W Polsce jest to w tej chwili tak popularne, prawie każdy tygodnik ma swój własny kolorowy miesięczny dodatek poświęcony historii. I to, nie chcę powiedzieć, zamula głowy, umysły, bo czasem zamula, a czasem rozjaśnia. Trzeba być uczciwym. Są teksty poważne, rzetelne, które wnoszą coś nowego do potocznej wiedzy. To dziękuję bardzo i zachęcam państwa do... Proszę bardzo, Piotr Madajczyk. Właśnie jedno pytanie, taka prośba do referentów o doformułowanie tego aspektu, który trochę się tutaj już pojawiał w dyskusji, bo jak słuchałem, między innymi to było bardzo widoczne w referacie pani Lenzyny, to trochę brzmiało rozliczenie jako odtwarzanie, obiektywne rozumienie tego, co się wydarzyło. Była mowa o Holokauście, który się pojawia dopiero, w pewnym momencie. Ale przecież jak popatrzymy chociażby na funkcjonowanie i no dobrze nam znanych, sprawy polskie, powstanie warszawskie,
widać było, widać w tym momencie, że nie jest to rozliczenie z historią, a jest to także wyraźna odpowiedź na pewne zapotrzebowanie polityczne i społeczne, które pojawia się dopiero ponad 50 lat po zakończeniu wojny. W gruncie rzeczy, gdy mówimy o rozliczeniu, o tym rozliczeniu, o odpowiedzialności, to naszym punktem wyjścia powinno być nie odpowiedzialność, a ten kontekst polityczno-społeczny i jak i w gruncie rzeczy, jak dyskusja społeczna, jak dyskusja o historii odpowiada na konkretne zapotrzebowania. Tylko wtedy możemy zrozumieć. Doktor Kosiński mówił o określonych, o wypowiedziach pewnych polityków, też ofiar narodowego socjalizmu, ale które nie są żadnym rozliczeniem z odpowiedzialnością. One są wyraźnymi deklaracjami składanymi na zapotrzebowanie społeczne istniejące w Niemczech i społeczne i polityczne. Jest określona sytuacja, społeczeństwo niemieckie oczekuje od nas pewnych deklaracji. Mówimy o tym, że jesteśmy ofiarami, że wszyscy cierpieliśmy. Prawda? I wydaje mi się chyba, że troszeczkę powinniśmy odwrócić jakby tą kolejność, nie tyle wychodząc od historii, a raczej od tego, znaczy nie jest to może przyjemne, bo chcielibyśmy się obiektywnie spojrzeć na to, co się wydarzyło, ale to raczej jest bardzo pragmatyczne, ma bardziej pragmatyczny charakter. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Kto z Państwa następny? Ogrom zbrodni II wojny światowej jest tak wielki, że prawdopodobnie nigdy nie dojdziemy do żadnego prawdziwego obrazu. Poza tym żyję już tak długo, że wiem, iż prawdziwa historia jest tylko wtedy, kiedy żyją uczestnicy i są w stanie opowiedzieć w miarę wiarygodnie. Potem następuje niesłychana konfabulacja związana z układami i tak dalej. Jak wszyscy Państwo wiedzą, w I wojnie światowej, tak mniej więcej się podaje, zginęło 20 milionów ludzi. Po 20 latach prawdopodobnie ta liczba jest trzykrotna. Chciałbym zapytać, czy Państwo są w stanie, badacze, historycy, ocenić, jaka liczba narodu niemieckiego w latach od 1933 popierała Hitlera. Popierała system, który no, do dzisiejszego dnia nic go nie jest w stanie zastąpić. Włoski faszyzm to jest zupełnie inna bajka. Czy historycy niemieccy są w stanie określić dokładną liczbę, nie chodzi mi o cyfry, tylko chodzi mi o procentową liczbę, narodu niemieckiego, który autentycznie popierał Hitlera. Proszę Państwa, no, mamy nie tylko filmowe przekazy tych wieców fantastycznych niemieckich, ale na przykład w moim przypadku ja przeżyłem wojnę i pamiętam i mam filmy w oczach, co się naprawdę działo. Tymczasem jak patrzyliśmy ostatnio w Polsce, co wywołało bardzo duże zastrzeżenia, filmy Unsere Mutter, Unsere Vater. No proszę Państwa, no klasycznie ideologiczny film i my w Polsce mimo licznych filmów nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, nie wnikam oczywiście w przyczyny, ale chciałbym się wreszcie dowiedzieć w sposób w miarę zobiektywizowany, jaka liczba narodu niemieckiego autentycznie popierała ideologię hitlerowską, w ten sposób nazwijmy to. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, pan profesor był łaskaw powiedzieć o niezwykle ciekawej sprawie dotyczącej pojęcia Holokaust. Proszę Państwa, z kolei chciałbym się zwrócić do Państwa badaczy kwestii niemieckich. Czy Państwo wiedzą, w jakim momencie powstał termin nazi? On oczywiście obowiązuje w języku angielskim. To była Nationalsozialistische Partei,
nigdy nie rozumiałem, dlaczego Hitlera uważano za prawicowca. Oczywiście wiem, jakie jest źródło. To jest bolszewizm oczywiście, który z nim współpracował. Ale przecież Hitler nie był nigdy żadnym prawicowcem. Więc te dwie sprawy. Czy państwo są w stanie określić procentowo liczbę narodu niemieckiego, który popierał naprawdę autentycznie Hitlera? I druga sprawa, czy państwo znają źródło słów pojęcia nazi? Dziękuję. No, zachęcam jeszcze, proszę państwa, zaraz oddamy głos naszym panelistom, tutaj osobom, które wygłaszały referaty. No jeżeli nie będziemy mieli dłuższą przerwę kawową, zawsze można w czasie przerwy kawowej, Jacek tutaj, profesor Jacek Tybinka kiwa ze zrozumieniem głową. Ja też, Jacku, uważam, że na konferencjach najważniejsze są przerwy kawowe. Na konferencjach naukowych. Proszę bardzo, jeszcze pani. Sekundę. Jeżeli chodzi o Polskę, jak wyglądały te sprawy właśnie procesów zbrodniarzy hitlerowskich? Dobrze. Dobrze. Jeżeli więcej nie ma, to ja proponuję w ten sam sposób, najpierw pani Goetze na swoje pytania. Chciałbym, żeby pani spróbowała odnieść się, odpowiedzieć w miarę możliwości o to, o co panią pytano. No nie wiem, potem chyba Patryk Pleskot będzie, no jeśli będzie, akurat do naszej rosyjskiej koleżanki nie było zbyt wiele pytań, no a potem Paweł Kosiński. Bardzo proszę. Okay. Well, I would try to say something also to what Mrs. Lencina said. We had this discussion about, well, the question of the German society during my stay at the Holocaust Museum in Washington in summer, because of these very last, as they so-called, trials now in Germany against Nazis. And the question was just, is this a generation problem? And I think this is correct. As I see as myself as a lawyer, so as a judge, I'm always shocked when I see what my former colleagues has done. But this is what I said in the very beginning of my paper, that we are still trained in the same way as we did in, well, in 1850, and the people were trained in 1925, and were trained in 1935, and were trained in 1945, and were trained until today. Of course, we are discussing things differently, but the topic is of the, and I think probably historians are less conservative and more open as we are. But we are trained in a special way to discuss the law, and I don't want to go into details. But I think that how the people, how the courts answered to, for example, taking just take the what we all know the Nuremberg race laws. This is a question that was. This was for people that committed people who were judges who were responsible for somebody who came up and said, "Well, I want to divorce my Jewish wife because I was I have to say she is Jewish," and I didn't know. And now it was a case that the judge said, "Okay, you are irritating that she is Jewish, so I will divorce this marriage immediately without any," and it was, of course, in the 30s, it was really hard to get a divorce. Or if your workers were Jewish, you could just throw them out. It was no question. So it is the question how you use the law. And this is not the question that the Nazis implemented new laws. We are talking about the law, which is called the civil law,
And this is just was implemented in 1900, and there it is just we are still working with it until today. It is always how we use the language. And this is probably also the question of if we are talking about Holocaust or the Shoah, or how we should define it. Yeah, this is always the question. And I think that in Germany, from the conflict of generations, and I think this is a conflict of generations, we had the people right after the war, they felt themselves as victims. This is always, we probably can't feel, and because this is also the question, how many people believe in Hitler? And there are less statistics, and but there are some new books coming out right now, and they are discussing this question. And especially in 1934, when still we have people were suffering, there were rationalized food shortages, there was still people were not employed. So the social crisis was not solved by the Nazis. But in 1936, when they're still just working to get up with their war and do all these things, and with the international view that all the countries coming to Berlin to the Olympic Games, the people were proud. I know this from my father, who was at this time also a young man, a kid, who was there, and he was of course very proud. And you have to see that the German society was suffering after the First World War. We are celebrating now 400 years, and if you see the difference between all the nations around Germany and how Germany is celebrating the First World War, we are not recognizing it. It's not part of the normal memory of Germany. And but in the 20s and in the 30s, it was, of course. And then it changed in 1939. I think the people were not happy going to war, but then it was like what Welzer, and this is what Mrs. Lenzschina said in her paper, and this is a research from social psychological work that was just coming out in the 90s, in the beginning of the 90s, saying that these were the normal people who committed these crimes, especially in the East. And on the other hand, Mr. Welzer, Professor Welzer, published another book, which was called My Grandpa Was Not a Nazi. It means the German view, and also over the decades, and we always have the view of penal law, that the Nazi crimes were discussed in the 50s and 60s and also in the 70s in courtroom. So you have a different view on this. And the Auschwitz trials had a great impact on the German society. It was the very first time that that victims from concentration camps came to a courtroom and gave testimony. It was the very first time. And it's very interesting to see how the public view was watching these trials. The people were very interested. The Chancellor Konrad Adenauer from the Conservative Party said, "Oh, you shouldn't pay too much attention to it. This was an announcement in television," and the people it was in the newspapers every day, in radio, and other media's what we had. But then, right and before was the Eichmann trial. People also paid a lot of attention to it, and saw the very first time Jews as victims giving testimony. So, but then we had, then the Germans were asked, "What do you think about it?" And they said, "Oh, this was very interesting, but we are not interested to go further on with these criminal trials." They refused it, and we have these discussions about the same time in the very beginning of the 60s, when only murder was
could be committed as a crime and the people could be sent to court, that the question was, we have 20 years, there were 20 years of time limitation, should we go further on? And then there was an agreement of doing it another 5 years, and then we see, and this is the question of the 1970s, in 1979, and the implication, I think, of the show of the Holocaust, with the American TV drama of Holocaust. And this was the change in Germany that now we have, we see, there's a normal German who seen this, who have seen this drama, he was the one who felt like the, who didn't felt like the Wehrmacht officer or the Wehrmacht soldier or the mother who sent her son to the east, to Stalingrad. It was the very first time that Germans felt, I could be a Jewish family and I feel what it means that I was, that what happened to me. And now we are in the third generation, I would just say, and now it changes. It is, it's very hard for the young, for young Germans, and especially also with the dialect of all these crimes around, to compare those with their own back, with their own history. And but for the, I think that the, well, the implementation of the International Court in Den Haag, it's now completely clear that everybody would say, well, we can discuss Nuremberg in some, for some reasons, but Nuremberg is the mother of all these international penal courts. And so I think that I was also in a discussion about it when we had the 60th anniversary of this, and this was the very beginning of Den Haag, and all these German lawyers who were sitting there were very proud that Nuremberg was coming up from Germany more or less. The question is, we see that none of these jurists were ever sent to court, was a question of time limitation, because nobody had the idea that you could probably say that death sentences this is a special law you are using for. Of course you can, because we did this after 1989 with former judges in the GDR and prosecutors, that we say they this was an unlawful decision, but this was of course not the idea of these, I would just say, these Nazi judges who were just going on after 1945. I found in my research, I found some papers saying that they were not interested when the Allied closed the courts. They were just going back to their offices and worked there, and they sent questions to Leipzig, to the Supreme Court, asking what is going on with their files. They just ignore it. It's really interesting how it functioned, but they just ignore it. And just in the beginning of the 60s, there was a beginning of discussion to say, well, probably Nuremberg was at least not at all just Victor's justice. Dziękuję. Panie Patryku, czy pan... Przekazuję głos. Dobrze, w takim razie dr Paweł Kosiński, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że dyskusja po referatach była bardzo ożywiona, ale w związku z tym obawiam się, że nie będziemy mieli dłuższej przerwy kawowej, chociaż postaram się jak najkrócej odpowiadać na wszystkie pytania. Jeśli idzie o pierwsze, to oczywiście muszę prosić o wybaczenie. Nie dość wyraźnie zaznaczałem, używając słowa faszystowskie zbrodnie, że są to cytaty z dokumentów sporządzanych w Niemieckiej Republice Demokratycznej, gdzie zresztą podobnie jak i w całym bloku wschodnim używano chętnie właśnie tego mylnego określenia
w odniesieniu do zbrodni popełnionych przez Niemców w czasie wojny. Jeśli idzie o, w ogóle o kategoryzację zbrodni, no to niestety trzeba powiedzieć, że zasadniczo bierze się to z działań politycznych, ponieważ jak to zwykle bywa, również sędziowie niejednokrotnie popełniają różne wykroczenia. W przypadku zbrodni, które mieli osądzać sędziowie po II wojnie światowej, no to było ewidentne i tu nawet nie chodzi o mordowanie jeńców, bo to po prostu się zdarza w czasie wojny i to nie tylko z powodu ideologicznego nastawienia do zagadnienia, tylko różne inne sytuacje na polu bitwy mogą prowadzić do takiego postępowania. Po prostu czasem ze strachu żołnierze mogą zabić jeńców, jeśli ich jest na przykład więcej niż tych, którzy biorą do niewoli i istnieje ewentualność, że za chwilę może się odwrócić sytuacja. Ale to odrębna sprawa. Tak, oczywiście jest to zbrodnia, ale w tym przypadku też trzeba próbować dotrzeć do sedna. Natomiast jeśli idzie o sądzenie właśnie przez sędziów radzieckich, ale nawet brytyjskich i amerykańskich zbrodni popełnionych przez Niemców, no to był pewien kłopot z przysłowiowym Katyniem przede wszystkim, ale również idzie, jeśli idzie o udział w spisku, co amerykańscy sędziowie szczególnie forsowali, prawda? Bo jak tutaj odnieść się do polityki appeasementu prowadzonej przez Wielką Brytanię, która dopiero w 1939 roku na wiosnę rzeczywiście przeciwstawiła się agresywnej polityce Hitlera. No niektórzy mogliby powiedzieć, że wszystko wskazywało, nie tylko wskazywało na to, ale było wyraźnie widać, co to jest ten reżim hitlerowski, jak on traktuje swoich obywateli. Niczego dobrego nie można się spodziewać, więc skąd ta polityka ustępstw? Trzeba było od razu przystąpić do działania, a nie czekać 5 lat, aż hitlerowcy na tyle się wzmocnią, że będą w stanie prowadzić wieloletnią wojnę agresywną. Jeśli idzie o rozliczenie z historią i czy to jest odpowiedź na bieżące zapotrzebowanie polityczne, z pewnością bywa również tak, ale wydaje mi się, że ci, którzy, którym to leży naprawdę na sercu, działają z pobudek bardziej altruistycznych. Natomiast później zwykle politycy różnych opcji wykorzystują te wypowiedzi, te postawy do swoich celów i można by odnieść wrażenie, że to od początku było sterowane, prawda, że chodziło o wygranie jakiegoś doraźnego sporu politycznego. Ale tutaj też byłbym ostrożny, twierdząc, że to tylko o to chodzi. Chociaż oczywiście niektórzy politycy potrafią to też całkiem udatnie kontynuować i robi się z tego niejednokrotnie większa afera niż być może powinna być, że tak się wyrażę. Jeśli idzie o tę wypowiedź Sztelcera, to ja chciałem właśnie zaakcentować, że on nie dość, że należał do tego okręgu skrzyżowej, który miał jednoznaczny stosunek do kierownictwa państwa, zwłaszcza pod koniec wojny i pragnął jego ukarania. Nie dość, że on był zagrożony karą śmierci przed trybunałem kierowanym przez Rolanda Freislera, to jednak być może pod wpływem chwili stwierdził, że w zasadzie cały naród niemiecki powinien być zaliczony do ofiar reżimu hitlerowskiego, no bo to była już zupełnie inna sytuacja. Niemcy były okupowane, klęska już się zdarzyła i być może wyszedł z założenia, chociaż to trudno interpretować, będę musiał się jeszcze wczytać w ten tekst. Chodziło o takie przeciwstawienie się zagrożeniu potencjalnemu, że na przykład denazyfikacja będzie zbyt surowa i że również ci, którzy nie są
właściwie winni niczemu, zostaną potraktowani instrumentalnie, żeby tylko ich po prostu odsunąć od pełnienia funkcji, od polityki. Jeśli idzie o te osoby popierające Hitlera i reżim po 1933 roku, to obawiam się, że jeszcze nikt się nie pokusił o zbadanie tej sprawy, ale to byłoby z założenia niezwykle trudne, ponieważ no, tutaj trzeba by posiłkować się jakimiś danymi statystycznymi, a przecież właściwie nie ma wiarygodnych danych statystycznych. Nie dość, że oczywiście ta postawa też się zmieniała, nie tylko w 1933 roku, 5, 7, 9, ale również podczas wojny zmieniała się, to jest oczywiste. Inne było poparcie dla reżimu w 1939 po zwycięskiej kampanii w Polsce, inne było w 1940 po zwycięskiej kampanii na Zachodzie, inne było jeszcze w 1941, kiedy Wehrmacht podchodził pod Moskwę, a zupełnie inne się zrobiło w 1943, kiedy nie dość, że Wehrmacht zaczął ponosić poważne klęski, no to jeszcze zaczęły się tragiczne bombardowania. Więc to się zmieniało. No tutaj oczywiście najlepszą wykładnią byłyby wyniki wyborów, ale przecież żadnych wyborów nie było od 1933 roku w Niemczech, więc no to karkołomne zadanie się wydaje, chociaż nie jestem zorientowany, być może ktoś to już próbował robić. Jeśli idzie o określenie nacji, to niestety nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi, ale obiecuję, że sięgnę do słowników, ponieważ takie się ukazały, terminologii różnej hitlerowskiej i spróbuję tam znaleźć. A jeśli idzie o procesy przed sądami polskimi, to będzie o tym mowa, zdaje się, za parę godzin. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo.